Hola amigos, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale z tej strony Patrycja. Nie wierzę, że mamy kolejny grudzień i w kolejnym roku będę miała możliwość zobaczyć inny kraj podczas świąt. Teraz w ogóle jestem we Włoszech, co jest dla mnie nierealne i mam możliwość spędzenia świąt tutaj, ale miałam taki cel, żeby co roku odkrywać jeden nowy zagraniczny świąteczny jarmark. Wylatuję na solo tripa i nie będą to Włochy. Włochy mają świetne połączenie z, uwaga, z Hiszpanią, a mianowicie z Barceloną. I spełniłam swoje marzenie, wracam do Barcelony, bo kiedyś jak miałam 13 lat, byłam na jeden dzień w Barcelonie, więc za dużo nie pamiętam. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda tam grudzień. Lecę sama na 3 noce do Barcelony, będę spała w hostelu. Chciałabym, żeby to był taki filmik, który każdy może obejrzeć przed wylotem do Barcelony. Chcę zrobić cały przewodnik wraz z cenami, dobrymi miejscówkami, na jedzonko, muzea i tak dalej. Także mam nadzieję, że jeżeli planujesz podróż do Barcelony, to ten filmik ci się przyda. Jak zawsze biorę tylko bagaż podręczny. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tutaj wszystko mam zaplanowane. Dzisiaj mam w ogóle ostatnie zajęcia na uczelni, więc jutro muszę wstać o 4:30, żeby pójść na autobus, który zawiezie mnie na lotnisko do Bolonii. Widzimy się jutro z samego rana, także zapraszam do oglądania. Dzień dobry, jestem na lotnisku w Bolonii. Nie miałam żadnych problemów z busem. Mam teraz 3 godziny do lotu i jest trochę czasu, ale ja wolę być wcześniej niż później. Hola Barcelona! Dotarłam! Nie mogę się jeszcze zaczekinować w moim hostelu, muszę czekać do jakoś 15, ale pozwoli mi zostawić bagaż. Także pierwszą rzeczą, którą zrobię, jest pójście na churrosy. Jest to na moim bucket list, od nie pamiętam kiedy, żeby zjeść churrosy w Hiszpanii. Na razie chcę się tak bardziej poszlajać, pozwiedzać okolice. Generalnie sytuacja jest taka, że ja kiedyś już byłam w Barcelonie, ale tylko jeden dzień. Przypadkiem trafiłam na La Rambla. Ja jak teraz mieszkam w Rimini, to mam taki szok, co się dzieje, ile tu jest ludzi. Jest cieplutko i zapomniałam wziąć statywu, także bardzo was przepraszam. Mam tu moje churrosy. Gorącą czekoladę. Moje pierwsze churrosy w Hiszpanii. Ta czekolada jest tak kremowa. Przepadam. Zachwycona architekturą tutaj. Te małe elementy Gaudiego. Chciałabym kiedyś wejść do tego muzeum Casa Batlló. Niestety bilet kosztuje 25 euro, więc tylko popatrz sobie na niego z zewnątrz. Się jakoś dziwnie nagrywa, ludzie się dziwnie na mnie patrzą i nie mam statywu, więc w ogóle improwizuję, ale bardzo mi się podoba. Wyglądam jak taki typowy turysta, zdjęcie z nerką, aparat na szyi, yo! Przez tyle emocji zapomniałam, że ja tu przyjechałam zobaczyć święta i właśnie znalazłam jeden jarmark. Ale w ogóle czuję się to tak super. Pytam ludzi o zdjęcia i jestem z siebie dumna, ale patrzcie na ten jarmark. Bardzo mnie ciekawiła ilość tych podejrzanych pieskopieńków, jednakże okazało się, że jest to Tio de Nada, czy też Cagatillo. Jest to uśmiechnięty drewniany piesek w czerwonej czapeczce. Jest to katalońska tradycja, gdzie dzieci okładają swojego pieska kijkami, żeby on wydalił im prezenty. Zrobiłam check-in w hostelu, będę spała w takim dormitory room i wszystkie linki dam wam w opisie. Thank you.
No to generalnie mamy tutaj 13 łóżek i ja będę spała u góry. Jest bardzo czysto. Jedyne, dlaczego mogłam się przyczepić, to, że jest sam gniazdek. Ale za tą cenę, jaką dałam, naprawdę nie ma co narzekać. Ja w szoku. Muszę tylko odstawić rzeczy, doładować telefon. I teraz idę się spotkać z jedną Polką, która też tutaj jest na Erasmusie. Pod wieczór spotkałam się z Polką Nicolą, która jest na stażu w Barcelonie. Poprowadziła mnie po centrum, po dzielnicy Elborn, gdzie zerknęłyśmy do kilku fajnych sklepów. Poszłyśmy razem na obiad do cudownej włoskiej restauracji, gdzie pierwszy raz jadłam carbonara z burrattą. Była przepyszna. Dzień dobry, w środę, zaczynam kolejny dzień w Barcelonie. Wstałam rano, ogarnęłam się, od razu lecę na market, zapowiada się bardzo intensywny dzień. Dzisiaj chcę odhaczyć takie bardziej turystyczne rzeczy. Ten market jest jednym z najbardziej popularniejszych miejsc w Barcelonie. Jest to raj dla podniebienia, ponieważ produkty, które tu kupicie, pochodzą z najbliższej okolicy, są codziennie wymieniane, a sprzedawcy mają ogromne doświadczenie. Ilość owoców, słodyczy, czy jakiś frytek z batatów, czy takich zakręconych ziemniaków była ogromna, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Generalnie, jeżeli nie lubicie tłumów, to warto pójść na ten market jakoś tak z rana, o 9 przy otwarciu. Ja tam właśnie byłam w środku wakacji, kiedy nie dało się przejść, więc teraz byłam w szoku, że mogłam sobie na spokojnie wszystko zobaczyć. Pierwszy raz mam kolab z jakąś restauracją za granicą. Taka słodka lokalizacja na brunch. Ale się stresuję, bo jestem taka sama. Następnie wybrałam się pod Sagradę Familię, jednak zdecydowałam się nie wchodzić do środka, ale uważam, że warto ją zobaczyć nawet tylko z zewnątrz. Jakby stoję sama pod Sagradą Familią, mamo! To jest niesamowite, ile detali można dostrzec. Ja jestem w szoku, a to tylko z zewnątrz. I będę na niego wchodzić. Bilety kupiłam wcześniej online. Słyszycie te ptaszki? W ogóle zaczęłam chodzić bez słuchawek, by tak się wczuć w klimat miasta. Potrzebowałam takiego wyjazdu. Przez to, że kupiłam bilety online, nie musiałam stać w kolejce, jednak w grudniu nie było za dużo turystów, więc uważam, że mogłam też tego nie robić i na pewno bym nie straciła czasu, ale mówię, że jest taka opcja. Atrakcji w tym parku jest mnóstwo i jadąc tam, nastawcie się na przyjemny spacer przy pięknej architekturze. Nie wypaliła mi jedna atrakcja, a mianowicie bunkry, ale na niego warto pójść, kiedy jest zachód słońca i kiedy nie jest pochmurnie. Wróciłam do centrum, gdzie weszłam do kilku sklepów. Między innymi był to sklep ze zjeżdżalnią, gdzie zamiast schodów możecie sobie po prostu zjechać. Weszłam też do mojego ulubionego sklepu Urban Outfitters, gdzie po prostu patrzyłam na ładne rzeczy, bo z moim bagażem podręcznym nie mogłam nic kupić. Na obiad poszłam do bardzo poleconej sieciówki Honest Greens i powiem wam, przepadłam. Jedzenie tam było pyszne, a przy okazji przystępnie cenowo. Ten zachód słońca to jest coś niesamowitego. Wow! Widziałam smaki dulce de leche i to jest jakiś taki klasyk hiszpański.
kolejny dzień zaczęłam od Pilates Class w Barefit Pilates Studio, gdzie miałam możliwość uczestniczenia w Barefit Pilatesie. Guys, to było połączenie pilatesu i baletu. Ja jestem zakochana. I jeszcze to studio było takie aesthetic. Chcę takie coś u siebie w Gdańsku. Idę sobie na jakieś śniadanie. Przyszłam do hostelu na chwilę się przebrać i będę lecieć do Muzeum de Catalonia. Dzisiaj wreszcie wyszło słońce, więc jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęłam dzień tak trochę jak that girl. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz byłam w Barcelonie w lipcu 2017, te fontanny działały, jednakże teraz ze względu na suszę są one wyłączone, więc teraz niestety nie działają, ale uważam, że i tak warto zobaczyć punkt widokowy tam. Muzeum jest tak bardziej organizacyjnie, bo wydaje mi się, że szykuje się jakiś event, stawiają krzesła, jest masa ludzi. Ja bilet rezerwowałam wcześniej, bardzo polecam, jak na osobę, która nie do końca lubi muzea. Na pewno dużo można się dowiedzieć o historii Katalonii. Bardzo mi się podobało to, że wycieczki szkolne miały tutaj jakieś lekcje i dzieci normalnie siedziały z zeszytami. Fajna inicjatywa. Na TikToku wyświetlił mi się fajny sklep piłkarski Footballmania, gdzie możecie zobaczyć koszulki z podpisami piłkarzy, a następnie znalazłam cudowny świąteczny sklep z dekoracjami, gdzie czułam się jak dziecko, poczułam totalnie klimat świąteczny. Czesiek Kevin! Nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że tak, ale idę znowu na obiad do Honest Greens, które mi tak posmakowało tam i cenowo tam jest mega spoko. Jestem teraz na dzielnicy Elborn i tutaj jest bardzo dużo takich klimatycznych miejscówek, dużo vintage shopów. Chciałam wejść do Muzeum Picasso, bo czasem w czwartki po 17 są darmowe bilety. Jednak już nie były dostępne, nie udało mi się ich zdobyć, ale to nic, sobie tutaj teraz pochodzę, bo jest 20 stopni. Skończyło się na tym, że poszłam na zachód słońca na plażę i kolejna tiktokowa miejscówka, czyli The Croffle, połączenie gofrów i croissantów. Oczywiście musiałam przetestować ten z lotusem, jest to mój ulubiony smak. Nie wierzę, że to mówię, ale witam ostatniego dnia zwiedzania Barcelony ze mną. Zrobiłam check-out, zostawiłam też w nim plecak, więc mam jeszcze cały dzień na zwiedzanie. Lot mam dopiero wieczorem, jakoś o 22. Idę sobie teraz na jakąś kawkę, spotkam się z jedną Polką, która jest na Erasmusie w Barcelonie, więc szykuje się kolejny fajny dzień. Mamy tutaj Arc de Triomphe. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jest w remoncie i robi wrażenie na żywo, szczególnie przy wschodzie słońca. I przepraszam, jeżeli źle wymawiam jakieś nazwy, ale pomimo tego, że uczyłam się hiszpańskiego jakieś 5 lat, nadal mam czasem problem z wymową. Ja jestem totalnie kawoszką, uwielbiam zwiedzać takie klimatyczne kawiarnie, więc ta naprawdę wpasowała się w mój aesthetic. A potem spotkałam się, jak mówiłam, z Polką Basią, z którą poszłyśmy na cynamonki do bardzo popularnej miejscówki Demasie. Ilość ciastek i cynamonek do wyboru jest tam ogromna i przez to, że przyszłyśmy tam rano, były jeszcze cieplutkie. Na vloga będzie właśnie. Wzięłam cynamonkę Lotus, jakby kogoś to dziwiło. I się spotkałam z Polką, która właśnie to nagrywa. Zdrawiam. Po naszym pikniku w Ciutadella Park, gdzie w ogóle możecie wynająć łódkę, żeby popływać po tym jeziorku, to jest koszt około 6 euro za pół godziny, poszłyśmy na Barceloneta Beach, czyli najpopularniejszą plażę w Barcelonie. Była cudowna pogoda, było jakieś 23 stopnie, więc korzystałyśmy z tego ile się da. Pochodziłyśmy trochę po Barcelonie, Basia pokazała mi swoje ulubione miejscówki, a po naszym rozstaniu poszłam kupić pamiątki, weszłam do sklepu FC Barcelony, ale już krążyłam po centrum, żeby być blisko mojego busa, więc na taki lunch poszłam sobie do restauracji Healthy Poke.
odzywam się do was dopiero jak przyszłam sobie na kłopę. Spotkałam się z Polką, mieliśmy super czas. Jestem już trochę zmęczona, dlatego też już za dużo nie opowiadałam. Miałam trochę pamiątek, ale dzisiaj już tak bardziej na chillku. Takie spotkania bardzo dużo mi dają. Najlepsze osoby, najlepszy czas spędza się, kiedy nie patrzycie w telefon i zapominacie o wszystkim. Tak się właśnie czułam, więc jestem niesamowicie wdzięczna social medium, że pozwoliło mi spotkać takie osoby jak Wasia dzisiaj. Też fajnie jednak, jak podróżujecie samemu, spotkać się z kimś z Polski w ogóle, porozmawiać po polsku. Bardzo intensywny czas i czuję, że wykorzystałam go w pełni. Bardzo mi się podoba Barcelona, ale nie wiem, czy mogłam tu mieszkać. Za dużo miejsc do zobaczenia, za dużo miejsc do zamieszkania, ale nawet nie wiecie, ile się nauczyłam na tym wyjeździe o sobie. I przepraszam, że tyle jedzenia pokazuję. Ale to jest taki moment, w którym mogę usiąść i na spokojnie do was pogadać.